Dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś czwarty dzień listopada, czwartek. Na dzień dzisiejszy są słowa z księgi proroka Izajasza z 61 rozdziału, wiersz 10. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblubł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. I z dziejów apostolskich z 8 rozdziału, 39 wiersz. Bożanin etiopski radując się, jechał dalej swoją drogą. Moi drodzy, jesteśmy w pięknym miejscu, w lesie, jest jeszcze piękna pogoda, przynajmniej w dniu, kiedy to nagrywam. Nie wiem, jaka jest pogoda, kiedy tego słuchacie, ale to miejsce, ta aura sprawia, że możemy się cieszyć. Że możemy się cieszyć z tego, jak piękna może być jesień, jak Pan Bóg pięknie świat urządził, że barwą tysięcy kolorów możemy się przyglądać. Liście spadające z drzew. Przyroda, która powoli kładzie się do snu. To wszystko przy tej pięknej słonecznej pogodzie sprawia, że nasze serce się cieszy. Ale jako chrześcijanie, niezależnie od pogody i warunków atmosferycznych mamy szczególną, szczególny powód do tego, aby się cieszyć. Tym powodem jest bliskość z Panem Bogiem. O tym powodzie świadczy zarówno prorok Izajasz, jak i pokazuje. Swoją postawą dworzanin królowej etiopskiej. Jeden i drugi bohater doświadczył Bożej łaski, jeden i drugi bohater doświadczył Bożej miłości, jeden i drugi bohater wie, że temu, któremu zaufał, może oddać cześć, może oddać chwałę. Mój drodzy, dla nas niezwykłym przesłaniem jest to, że Jezus Chrystus oddał za mnie i za Ciebie swoje życie abyśmy mogli żyć w Bożym pokoju, w Bożej radości i cieszyć się z Bożego zbawienia. Chciejmy podobnie jak Izajasz nie tylko wyznawać, ale żyć tym, że nasze serce, nasza dusza będzie się cieszyła z Boga, z Boga, który daje zbawienie. Chciejmy tak jak ten eunuch dworzanin królowej Etiopskiej, kiedy idziemy w swoje strony, w stronę swoich znajomych, bliskich, rodziny Chciejmy dzielić się tą radością, tym przesłaniem, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem, a dla nas przygotował niezwykłe rzeczy, abyśmy mieli powód do radości, pomimo wszystkiego i w każdym momencie naszego życia. Takiej właśnie radości, radości ze zbawienia i pewności z Bożej bliskości, zarówno na dzisiaj, jak i na każdy następny dzień. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.